Heja, cześć, siemanko. Kolejny odcinek Dreamhalla. Siódmy, no. Sklep Oliwii. Obcy kot. Dziewczyna nieźle sobie radzi. Ma wielu stałych klientów. Jeśli Liv nie ma czegoś w sklepie, to jest to w stanie sprowadzić w ciągu doby, niezależnie od tego, co to jest. Te Watile są pewnie mądrzejsze i dużo bardziej wszechstronne od Wonkersa. Ale to nieważne. Wonkers jest wyjątkowy. Wonkers jest słodziakiem. Ozdrowie. Jeszcze lepiej. Znowu? O co tu chodzi? Hej, widziałaś to? Co, kocie? Na ekranie. To samo widziałam dziś rano. To było coś jakby... Nie wiem, jak to opisać. Jakieś interferencje. Ale nie same szumy. Obraz był wyraźny, tylko... zniekształcony, jak w koszmarze. Nie wiem. Może to zakłócenia. Ostatnio się nasilają. Rano rozłączyło mnie nawet na kilka chwil od sieci. Ostatni raz tak się przestraszyłam w czasie awarii. No i jeszcze jak wsiadłam na mechanicznego byka. Nigdy więcej. To co ty w końcu widziałaś? Przykryty śniegiem krajobraz. Czarny dom. Małą dziewczynkę przypominającą ducha. Ona do mnie mówi: znajdź ją, ocal ją. Dziwaczne. Faktycznie można się przestraszyć. Nie widziałam tego. Na pewno zapadłoby mi w pamięć. Jesteś pewna, że nie naoglądałaś się po prostu horrorów? Jak się za długo siedzi przed ekranem, to wcześniej czy później widzi się takie rzeczy. Nie zaczynaj, Liv. I tak ma wyrzuty sumienia. Przepraszam, kocie. Nie chciałam. W porządku. To ja jestem problemem. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Ledwo wstaję rano z łóżka. Każdy dzień jest dokładnie taki sam, a ja nie robię nic, aby to zmienić. Nie chodzę do szkoły, nie mam pracy, rzadko widuję się z nielicznymi przyjaciółmi. Ale mnie nie zostawiłaś. Widujemy się niemal bez przerwy. Ale to dlatego, że tu jest łatwo przyjść. Znajomości wymagające ode mnie większego zaangażowania mają się gorzej. Inne rzeczy zresztą też. Może to po prostu zmęczenie. Miałaś ciężki rok. Przerwałaś naukę, zerwałaś z Rezą, wróciłaś do domu. Te rzeczy muszą mieć na ciebie jakiś wpływ. Może i masz rację. Chyba za dużo narzekam, nie? Nie chcę być zrzędliwą, apatyczną Zoe. Chcę znowu stać się sobą. Dobra, dość gadania o mnie. Chciałaś mi coś pokazać. Tak, tylko co to było? Już pamiętam. Coś super. A, zanim zapomnę. Tata wyjechał z miasta i urządzam wieczorem małe przyjątko. Może wpadniesz? Miałam wieczorem rozpakowywać nową dostawę, ale czemu nie? Praca może poczekać. Kto będzie? Ta sama banda, co zwykle. Zapowiada się świetnie. A Reza? Tak dawno go nie widziałam. Zaczynam za nim tęsknić. Istnieje jakaś szansa, że znowu się zejdziecie? To nie jest w tej chwili facet dla mnie. Znaczy... kocham go na zawód, jest świetny, ale sprawy przybierały zbyt poważny obrót. To znaczy, ja podchodziłam do tego zbyt poważnie, a na to jeszcze zwyczajnie za wcześnie. Problemem był też związek na odległość.
jak na ironię, zaraz po zerwaniu wróciłam tutaj, gdzie mieszkam 5 minut od jego domu. Co i tak nic nie zmienia. Cieszę się, że wciąż jesteśmy przyjaciółmi i nie czujemy się ze sobą niezręcznie. Ty i on jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi. Nie chcę tego stracić. Ale wróci do siebie? Nie. Poza tym nie sądzę, żeby wieczorem się pojawił. Jest ostatnio bardzo zajęty. To jak? Koło 8? Przyniosę butelkę tekili i mój wrodzony urok osobisty. A teraz chcę ci coś pokazać. Co takiego? Oprogramowanie maskujące WSL. Dobra, załóżmy, że mam choćby blade pojęcie, o czym mówisz. Dobra, to swego rodzaju osłona na twoją komórkę. Dotykasz ekranu i stajesz się niewidzialna. A raczej wybierasz menu, aplikację, klikasz na ikonie przypominającej pingwina, na przycisku aktywuj, więc musisz dotknąć ekranu raz, dwa, cztery razy. Ale cóż to jest w szerokich możliwościach niewidzialności? Nie rozumiem. Niewidzialność? Niefizyczna oczywiście. To zapewni ci tylko bardzo, bardzo drogi kombinezon bojowy, który i tak można rozbroić puszką farby w sprayu. Program sprawia, że oko na niebie nie widzi twojej komórki. Nie można cię namierzyć. Syndykat nie może jej śledzić. Fajne, nie? Faktycznie. Jak to działa? Wgrywasz mi to po prostu na komórkę? Tak, to proste. Daj mi chwilkę, a... O, to tak jakby ważne, kocie. Kupuję serię drogich etiopskich komórek prosto z fabryki, praktycznie za bezcen. Muszę więc... odebrać. Dobra, do zobaczenia. Wgram ci nowe programy, jak wrócisz, okej? Tady ja, Salem, denane? Aha. Te ekrany, czy tylko ja to widzę i o co chodzi z tą dziewczynką? Jeśli to jakaś reklama, to niezbyt skuteczna, raczej dziwaczna. I kim jest ta April, którą mam niby znaleźć i ocalić? Jakąś April Ryan. Nieważne. To nie moja sprawa. Najlepszy tekst. Olivia importuje komórki z wielu rynków afrykańskich i sprzedaje w Casablance z dużą marżą. Wiesz co, teraz mam wyjść, no, tak. Czekaj, wchodzę, jest. No, wychodź. No. A w ogóle nie, teraz tu. No to mówię. Aha, jak wrócisz. O. Cześć, Reza. Hej, bardzo zajęta? Nie, raczej nie. A co? Muszę z tobą porozmawiać. Możemy się spotkać w Moka Loko? Jasne. Kiedy? Teraz? Właśnie tam idę. Dobra, do zobaczenia za kilka minut. Świetnie, do zobaczenia. Nie co, później jestem umówiona z Rezą na kawę w Moka Loko. Aha, znaczy teraz. Nie co, później. No, kurde.